Modlitwa przed rozmyślaniem. Matko Najświętsza, niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz swe niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę, ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego niepokalanego serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje, jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie. Tajemnica czwarta chwalebna. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zebraliśmy się w kolejną, pierwszą sobotę miesiąca, aby czcić niepokalane serce Maryi, podziwiać jej nieskalane piękno i przepraszać za grzechy, które brudzą nasze serca. Poprośmy Matkę Bożą, aby była z nami podczas tego rozmyślania, abyśmy napełnieni światłem poznania tajemnic Bożych i rozpaleni miłością mogli stawać się coraz bardziej godnymi miana chrześcijan. W miesiącu sierpniu chcemy skierować wzrok naszej duszy ku tej, która jest najświętsza, która pierwsza osiągnęła to, czego wszyscy ludzie spodziewają się dostąpić pod koniec czasu. 1 listopada 1950 roku Ojciec Święty Pius XII ogłosił dogmatem, że niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze dziewica Maryja, po wypełnieniu życia ziemskiego została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej wzięta. Wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. W tym obrazie święty Jan Apostoł przedstawił w Apokalipsie chwałę Maryi. Jakże piękna jesteś, Maryjo, jakże święta. Dozwól chwalić Cię, Panno Święta. Chwała Maryi wniebowziętej jest następstwem jej niepokalanego poczęcia, nienaruszonego dziewictwa i Bożego macierzyństwa. Świętość Maryi jest świętością wyjątkową. Jest ona doskonałym odbiciem świętości Chrystusowej. Świętość Maryi, jakiej dostąpiła w pierwszym momencie swojego istnienia przez niepokalane poczęcie, wyróżnia ją spośród wszystkich świętych, nie tylko czasem zdobycia świętości, ale także jej charakterem. Łaskę uświęcającą, którą otrzymała w zaraniu życia, powiększała i w ten sposób zdobyła stopień łaski, który daleko wybiega poza granice osiągane przez wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, łaski pełna.
Maryja góruje nad całą ludzkością przez swoje niepokalane poczęcie i Boże macierzyństwo. Jakkolwiek trudną jest rzeczą, a nawet wprost niemożliwą, określić bliżej tę świętość, która czyni Maryję podobną do Chrystusa, to jednak w ogólnych ramach można powiedzieć, że jej świętość związana jest ze świętością Chrystusa, a nie ze świętością ludzi czy aniołów. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Niepokalane poczęcie, nienaruszone dziewictwo, Boże macierzyństwo otaczają osoby Maryi nadprzyrodzonym blaskiem. Znajdują one ostateczne wypełnienie i ukoronowanie w chwale wniebowzięcia, które całą osobę Bożej Rodzicielki, tak co do duszy, jak i co do ciała, doprowadza do najwyższej doskonałości. Święty German skierował do wniebowziętej takie słowa: jakżeż rozpad ciała mógł obrócić w proch i pył Ciebie, któraś rodzaj ludzki od zepsucia śmierci wyzwoliła przez ciało Twego Syna z Ciebie wzięte? Ciało Twoje dziewicze całe czyste, całe mieszkaniem Boga i przeto wolne od rozpadu w proch. Gdyż niemożliwą było rzeczą, by w grobie zmarłych było zatrzymane to, co było przybytkiem godnym Boga, żywą świątynią Najświętszego Bóstwa. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Podziwiając świętość Maryi, zastanówmy się nad powszechnym powołaniem do świętości, do której zostaliśmy zaproszeni, przyjmując sakrament chrztu. Bóg pragnie radować się, odnajdując Maryję w każdym z nas. Chce przyciągnąć nas do siebie jak najbliżej, dać nam jak największy udział w swej chwale. Czy pojmujemy, co to znaczy być bliżej Boga przez całą wieczność? A może gdy Bóg powołuje nas do głębszego zjednoczenia z sobą, boimy się pójść za Bożym wezwaniem? Wybieramy przeciętność i drogi łatwiejsze? Dzieci fatimskie ukazały nam swoim życiem, że w szkole Maryi można szybko i wcześnie osiągnąć wielką świętość. Kto jest posłuszny Maryi, ten w krótkim czasie zdobędzie to, czego własnymi siłami i pracą nie mógł długo osiągnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. W drodze do świętości każdego człowieka ogromne energie łaski idą w pierwszej linii na przezwyciężenie skutków grzechu pierworodnego, pisał błogosławiony Jan Paweł II. Musimy przejść drogę oczyszczenia, aby wejść na drogę oświecenia i zjednoczenia z Bogiem. W tej walce znajdujemy pomoc u naszej niepokalanej matki, bez grzechu pierworodnego poczętej, której świętość była innego rodzaju. Ona pomnażała łaskę, którą posiadała od swego poczęcia. Czy w chwilach słabości, pokus, zwracam się z ufnością do Maryi, aby za jej pośrednictwem odnieść zwycięstwo? Jakże niemożliwa do pojęcia jest dla nas świętość Matki Boga. A jednak Pan nasz, Jezus Chrystus, mówi: kto pełni wolę Ojca mego, ten mi jest Matką. Czy pragnę oddać swoją wolę Bogu?
jak wypełniam wolę Bożą zawartą w przykazaniach, obowiązkach stanu? Czy szukam zrozumienia planów Bożych względem siebie, czytając Pismo Święte? Czy modlę się, aby odkryć, co Bóg chce mi powiedzieć poprzez fakty, wydarzenia, ludzi postawionych na mojej drodze? Czy odróżniam w sobie pokusy pełnienia woli własnej? Czy jestem posłuszny natchnieniom Bożym? Matko Najświętsza, słuchająca uważnie anioła, szukająca zrozumienia planów Stwórcy, świadomie i z miłością, odpowiadająca fiat na całą wolę Boga, uproś łaskę, abyśmy Cię naśladowali. Tajemnica wniebowzięcia Maryi ukazuje nam wielką godność duszy i ciała ludzkiego. Dzisiaj świat oszukuje nas hasłami materialistycznymi, zachęca do tego, co jest niegodne powołania człowieka, wyśmiewa to, co piękne, moralnie zdrowe. Czy mam wyrobioną postawę dziecka Bożego? Świadomość tego, dokąd zmierzam? Jak łatwo zboczyć z drogi mądrości Bożej, zapomnieć o rzeczach ostatecznych, pójść bezmyślnie za modą, nawet grzesznymi obyczajami. Co robię, aby siebie i innych uchronić przed błędami, złudzeniami, nie ulegać temu, co pod pozorem dobra prowadzi do zguby? Wniebowzięta z duszą i ciałem, Matko Boga, pomóż nam zrozumieć wysoki cel, do jakiego przeznaczone są dusza i ciało ludzkie. Ty jesteś Królową i Matką wszystkich świętych. Ty jesteś najpewniejszą, najbezpieczniejszą i najdoskonalszą drogą do nieba. Ty jesteś bramą do raju. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wniebowzięcie Maryi kieruje nasz wzrok ku niebu, gdzie przebywa nasza Królowa. Ona, stojąca najbliżej Boga, jednocześnie jest Matką ludzi, pragnie wprowadzić nas do nieba, a więc ustrzec przed grzechem, piekłem. To bardzo wymowne, że w XX wieku, tuż przed wybuchem rewolucji październikowej, która dała początek zbrodniom, prześladowaniom Kościoła i wiary, zjawia się w Fatimie Maryja, apokaliptyczna niewiasta, ostrzega i daje lekarstwo na straszliwe zagrożenie, na chorobę ludzkości, jaką jest nienawiść, zaślepienie, odejście od Boga. Aby ożywić gasnące serca i przypomnieć ludziom o realnym istnieniu zarówno nieba, jak i piekła, ukazuje je trojgu dzieciom, z których jedno miało zaledwie 7 lat. Matka Boża dała nam tak prosty sposób dla ocalenia świata, a jest nim zaprzestanie grzechów, podjęcie pokuty, codzienna modlitwa, zwłaszcza różańcowa, ofiarowanie się jej niepokalanemu sercu, odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca w duchu wynagrodzenia. Maryjo, nasza Matko, pragniemy należeć całkowicie do Ciebie. Naucz nas czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie. Oddajemy Ci swoją wolę, kształtuj nas
wedle swego upodobania i posługuj się nami według swych zamiarów. Amen. Córko Boga Ojca, Matko Zmartwychwstałego Pana, Maryjo Niosąca Ducha, mieszkanie Trójcy Świętej,
nasza siostro, pełna Boga, któraś uwierzyła Bogu prawdomównemu. Panno zasłuchana, kontemplująca słowo, brzemienna słowem, wierna słowu. Matko pięknej miłości, podająca Chrystusa, cicha owieczko idąca za mistrzem, uczennico baranka, drogo do syna, kochająca Józefa, śpiewająca Magnifikat, pierwsza uczennico krzyża, Pani Wielkiej Soboty, obecna z apostołami w wieczerniku, Dziewico Matko, dobra Matko, Matko Ciszy, Matko wierna do końca. Zawsze ludzka, zawsze w cieniu, zawsze słuchająca, pełna łaski, pełna dobroci, pełna nadziei, nauczycielko pokory, mistrzyni macierzyństwa i samotności, mistrzyni młodości i starości, zwyczajna i prosta. Utkana z miłości i cierpienia, najpiękniejsza kobieto świata, nowa Ewa, matko pokoju, przyjaciółko dziewic, wypowiadająca amen, niosąca radość, osłaniająca maluczkich, stawiająca się za światem, Ty, która orędujesz za nami.